Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Co wywarło na panu największe wrażenie, gdy grał pan przeciwko Realowi Madryt i FC Barcelonie? Przede wszystkim poziom jakości zawodników. W końcu to są gwiazdy światowego formatu. Ale też jest różnica pomiędzy tymi klubami. Przeciwko Barcelonie wyglądało to tak, że trudniej było wygrać i dostać się w ogóle pod bramkę rywala niż w przypadku Realu. Osaczali cię swoim posiadaniem piłki. Barca spychała cię do tyłu i trudno było ich skrzywdzić. W przypadku królewskich można było odnieść wrażenie, że możesz z nimi rywalizować, być przy piłce, czujesz się dobrze na boisku. Ale na koniec zabierają ci piłkę, parę podań, pam pam i wyjmujesz piłkę z siatki. Lepsze wyniki osiągałem z Realem niż z Barceloną, ale są to dwa różne sposoby na grę.